Pracownicy i przyjaciele Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu zorganizowali zbiórkę darów, które trafią do tożsamej placówki położonej w Brzuchowicach na Ukrainie. W obliczu wojny Ukraina potrzebuje pomocy. Pracownicy, rodziny pacjentów Tarnobrzeskiego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, a także zaprzyjaźnione z nim Szkoła Podstawowa nr 6, Siostry Zakonne oraz Profesjonalna Szkoła Biznesu, gdzie kształcą się przyszli opiekunowie osób starszych, nie pozostali obojętni na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, zorganizowali zbiórkę darów. Bardzo nam zależy na tym, żeby te dary trafiły do bardzo podobnego domu. Wiemy, że jest bardzo trudna sytuacja wszystkich i mam, i dzieci, osób dorosłych. Ale też my jako placówka pamiętamy o osobach starszych. Te osoby w ogóle są zdane tylko i wyłącznie na pomoc drugiej lub trzeciej osoby. Stąd pomysł zrodził się w naszej placówce, by w ten sposób chociaż dodać od siebie odrobinę serca. I to z całą przyjemnością i serdecznością właśnie zrobimy. Do przekazania darów nikogo nie trzeba było namawiać. Zebrane produkty trafią do placówki w Brzuchowicach w obwodzie lwowskim, która ma pod swoją opieką osoby starsze. Przede wszystkim są to pampersy, ale są to również koce, jest kilka kołder, jest również trochę odżywek, tak zwanych nutri-drinków, które pozwalają na zapotrzebowanie, na zaspokojenie zapotrzebowania na jedzenie nawet na cały dzień. To jest dość duża wartość energetyczna i kaloryczna. Jest to bardzo potrzebne. W momencie, kiedy wiemy, że może nie być wody, może nie być światła, w związku z powyższym nie ma możliwości przygotowania posiłków. I mamy także trochę środków opatrunkowych. To jest to, co nam się udało zgromadzić. Transport z darami wyruszył w środę.